Cześć, witam w kolejnym vlogu. Dzisiaj jestem w Tianjinie. Po raz kolejny tutaj jestem. Właśnie z Pekinu jechaliśmy jakieś 30 minut, chyba niecałe, 29-30. Pociągiem szybkim, 350 na godzinę. I teraz miejscem, które odwiedzamy dzisiaj, jest biblioteka. Biblioteka ta znajduje się przy jednej ze stacji metra linii 9. I znajduje się bardzo daleko od centrum miasta. Tutaj teraz jesteśmy na głównej stacji kolejowej Tianjin i stąd właśnie jedziemy linią 9. Nie wiem ile stacji, chyba z 15. Naprawdę daleko. Za żeton do metra trzeba było zapłacić 9 yuanów. Nigdy tyle nie płaciłem za metro. Prawie całe miasto do przejechania. Dobrze, dojechaliśmy pociągiem linii 9, raczej metrem linii 9. Jechaliśmy około godziny. Jesteśmy teraz w Binhai, dzielnicy Binhai. To jest taka dzielnica finansowa. Ona to wszystko się znajduje jakieś, no nie wiem, 60 parę kilometrów chyba od samego centrum Tianjinu. I no daleko jest. To jedzie się przez pola. Mija się wiele takich osiedli różnych z wysokimi budynkami mieszkalnymi, które w części są jeszcze niezamieszkane. Naszym celem jest biblioteka Binhai, która znajduje się gdzieś w okolicy, myślę, że z kilometr półtora trzeba się przejść piechotą. Wszystko tutaj jest nowe, cała ta dzielnica, wszystko tutaj zostało wybudowane w ostatnich właściwie 10 latach. Po wyjściu ze stacji metra uwagę przykuwa ten wielki budynek za mną. Nie mam niestety za bardzo pojęcia, co to jest, co to może być, ale wygląda no trochę dziwnie, bo to jest tak trochę, no nie powiem, że w polu, ale z dala od całego centrum miasta takie coś tutaj stoi. Ale to nie jest jeszcze najlepsze, co tutaj jest. Tutaj też trochę taki klimat teraz jest pustynny, bym powiedział, bo nawiewa tutaj piasku, czy może pyłu z pobliskich pustyń. W Pekinie, no i Tianjinie, to jest w sumie, no nie codzienność, ale parę razy w roku się zdarza, że ten piasek wieje. Wtedy zanieczyszczenie powietrza jest takie, no po prostu poza skalę. I czuć to wszystko w płucach, w nosie, w gardle. Ciężko się potem oddycha, potem się kaszle oczywiście. Znajdujemy się teraz przy bramie wejściowej, właściwie przy samym głównym wejściu do Centrum Kultury Tianjin Binhai. Duży jest ten budynek, byle był tylko otwarty, bo dzisiaj jest święto Qingming Festival w Chinach, czyli takie święto zmarłych. I w sumie nie pomyślałem, że może być cokolwiek zamknięte, ale jacyś ludzie tutaj wchodzą, wychodzą drzwiami, więc chyba jest dobrze. Centrum kultury okazuje się być także centrum handlowym. Już po wejściu tutaj widać KFC, McDonald's, kawiarnie, sklepy z pamiątkami. Zaczyna się dobrze. Pepsi o smaku solonego karmelu. Czy to ktoś kiedyś widział? Jest i wejście do biblioteki, a przed wejściem jest i ogromna kolejka do wejścia. Więc wygląda na to, że trochę będzie trzeba poczekać, może z pół godziny. Idzie to w miarę szybko, więc no, czas wolny. Czas też na spróbowanie Pepsi. Okazuje się, że smakuje jak kawa. Kawa taka połączona ze słodkim karmelem. W sumie nawet niezła, może być. Okazuje się też, że do środka nie można żadnego aparatu, ani żadnej kamery wnieść. Więc po wejściu tam można już tylko telefonem nagrywać i robić zdjęcia.
jesteśmy w środku i co tutaj się okazuje? Okazuje się, że to główne pomieszczenie, to centralne w kształcie tej całej sfery, tutaj w wyniku jakiejś tam pomyłki w czasie konstrukcji całej tej biblioteki nie uzyskano pozwolenia na przechowywanie książek tutaj w tym największym pomieszczeniu. Dlatego teraz na tych półkach tak naprawdę nie ma książek. Tutaj są po prostu nadrukowane takie grzbiety książek. I tak to oczywiście wygląda bardzo ładnie jako pomieszczenie, jako takie dzieło architektoniczne. Jednak trochę jest to zawód, że to nie są tak naprawdę prawdziwe książki. Poza tym, biblioteka oczywiście jest ogromna. Tutaj jest 5 pięter i w sumie może pomieścić jako biblioteka 1 200 000 prawdziwych książek, już nie licząc oczywiście tych grzbietów tutaj. To wszystko zostało otwarte w październiku 2017 roku i tuż po otwarciu było tutaj prawdziwy taki boom turystyczny. Ludzi tutaj przychodziło po 10 tysięcy każdego dnia i kolejki były niesamowite. Dzisiaj to już tylko 20 minut staliśmy, więc nie tak dużo oczywiście, ale ponad półtora roku temu tutaj było ciężko się dostać. Pora teraz ruszyć na zwiady i zobaczyć, co tutaj tak naprawdę się kryje w bocznych pomieszczeniach. W jednym z nich jest takie pomieszczenie dla dzieci. Lata tutaj całe wesołe grono maluchów i mają tutaj prawdziwe książki, które mogą sobie poczytać. W drugim pomieszczeniu jest podobnie, też tutaj są książki dla dzieci, tylko że mniejszy trochę plac zabaw tutaj jest, a bardziej po prostu biblioteka. Więcej książek, a mniej dzieci i mniejszy tłok. Na kolejnym piętrze jest już czytelnia dla dorosłych i tutaj sobie ludzie mogą siąść, poczytać książkę, kawę wypić to nie, ale odpocząć trochę, poczytać, posiedzieć. Dalej po drugiej stronie tego atrium mamy więcej pokoi, więcej czytelni. Jest czytelnia z książkami, jest też pokój z komputerami i z gazetami. Na kolejne piętra można też wjeżdżać windami, które są... kilka ich jest, dużo. I to właśnie te wyższe piętra mają największe kolekcje prawdziwych książek w bibliotece. Na piątym piętrze mamy więcej pokojów z komputerami. Niektóre tutaj pomieszczenia są nawet niezagospodarowane. Myślałem, że będzie może dach albo wejście na dach, ale nie sądzę, że to tu jest. Przynajmniej tak nie zapowiada się, żeby tutaj coś takiego było. Jest natomiast szyba. Szyba, okno i tutaj przez to właśnie okno widać co mamy na zewnątrz. Widać te wszystkie wysokie budynki mieszkalne oraz ten dziwny, ogromny wieżowiec po lewej stronie. Piętro czwarte to kolejna czytelnia. Tutaj mają nawet książki w językach obcych, a poza tym też sporo takich pustych korytarzy i trochę pomieszczeń jeszcze niezagospodarowanych, z niczym pustych. Trzecie piętro, kolejne czytelnie, pomieszczenia, gdzie można znaleźć i poczytać książki przyrodnicze. Są tutaj też komputery, w których jest cały katalog i wyszukać na nich można, czego potrzebujemy znaleźć i poczytać. Piętro drugie to natomiast już jest wyjście do atrium, do tego głównego pomieszczenia. To tyle chyba, jeśli chodzi o bibliotekę. Biblioteka ta po oficjalnym otwarciu stała się takim, chyba bezpiecznie będzie stwierdzić, rajem dla instagramerów. Jeśli na Instagramie wyszukacie hashtag Binhai Library, znajdziecie setki, o ile nie tysiące zdjęć. I praktycznie to jest
punkt obowiązkowy wizyty każdego fotografa w Tientsinie. Mimo że się znajduje dosyć daleko, no to myślę, że trzeba tutaj przyjechać, żeby zobaczyć. A oto i jak wygląda biblioteka z zewnątrz. Ona jest czasami nazywana okiem, biblioteka oko, jako że to tutaj przeszklone przypomina trochę źrenicę. Dobrze, no i już z powrotem na stacji kolejowej Tianjin główny. Pora wracać do Pekinu. Biblioteka naprawdę robi wrażenie. A więc to był Tianjin po raz trzeci już na moim kanale. Mam nadzieję, że i wam się podobało. Dzięki tutaj i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Cześć!